Bunt w Sejmiku Małopolski. Radni PiS przeciwko Kaczyńskiemu. Są wyniki głosowania. Wielkie emocje w Sejmiku Małopolski. Tuż przed głosowaniem Józef Gawron, PiS, zgłosił jako kandydata na marszałka województwa prezydenckiego ministra Piotra Ćwika. Ta kandydatura może nas łączyć. Proszę koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby poparli tę kandydaturę, zaskoczył radny. Chwilę później rozegrał się podobny scenariusz do tego, który widzieliśmy już czterokrotnie. W jednej z głównych ról wystąpił przewodniczący Sejmiku, a prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, Jan Duda. Kandydatura Ćwika była wbrew decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Rekomendował on z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele kandydaturę Łukasza Kmity. Zarówno Ćwik, jak i Gawron zostali przed sesją zawieszeni w prawach członków PiS. Taką decyzję władze centralne PiS podjęły również wobec pełniącego od 2018 roku funkcję marszałka Witolda Kozłowskiego. Małopolskie. Radni po raz piąty wybierali marszałka. Gawron podczas wystąpienia stwierdził, że nie ma szansy na to, by Kmita otrzymał wymaganą większość głosów. Zgłoszenie kandydatury Ćwika wzbudziło oburzenie części radnych i parlamentarzystów PiS obecnych na sali obrad, m.in. wiceszefa parlamentarnego klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz radnej Małopolski Barbary Nowak. Przewodniczący Jan Duda, PiS, zwrócił się następnie do radnych swojego ugrupowania, że kandydatura Ćwika nie była z nim konsultowana. Media podały wcześniej, że ojciec prezydenta Andrzeja Dudy jest naciskany przez posła PiS Łukasza Kmitę, by zrzekł się mandatu. W trakcie wtorkowej sesji Kmita nie potwierdził doniesień medialnych. Zapewnił z mównicy, że szanuje przewodniczącego. Mimo zgłoszenia kandydatury Ćwika, kandydatura Łukasza Kmity nie została wycofana. Głosowanie nie przyniosło przełomu. Radnym po raz kolejny nie udało się wyłonić marszałka. Łukasz Kmita zdobył 13 głosów, wymagana większość wynosi 20. Z kolei niespodziewany kandydat Piotr Ćwik, 6 głosów. Oddano 20 głosów nieważnych. Następna sesja Sejmiku w czwartek o godzinie 18. Impas w Sejmiku Małopolski. Radni nie są w stanie wybrać marszałka. Według nieoficjalnych informacji radni PiS skupieni wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego, a szerzej europosłanki Beaty Szydło i posła Andrzeja Adamczyka, nie chcą poprzeć Kmity. Kluby opozycyjne podkreślają, że Kmita jest kandydatem przywiezionym w teczce z Warszawy, ponieważ nie startował on w ostatnich wyborach samorządowych w Małopolsce. Jeśli do 9 lipca radni nie wybiorą marszałka, to konieczna będzie organizacja ponownych wyborów do Sejmiku. Radni wszystkich klubów podkreślali w rozmowach z dziennikarzami, że nie chcą ponownych wyborów m.in. w obawie o niską frekwencję. Kmita przed wtorkową sesją opublikował na platformie X oświadczenie parlamentarzystów PiS z Małopolski, w którym wyrazili oni oczekiwanie, że Łukasz Kmita jak najszybciej zostanie wybrany na marszałka. Ocenili oni też, że radni, którzy głosują przeciw tej kandydaturze lub świadomie oddają głosy nieważne, podważają jedność PiS i całej Zjednoczonej Prawicy oraz przyczyniają się do nieuzasadnionych medialnych ataków na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz całego środowiska PiS. Działania niewielkiej grupy radnych oceniamy jako dalece niewłaściwe i oczekujemy jego sanacji. Takie zachowanie jest także niezrozumiałe dla obywateli, którzy oczekują zgodnej i konstruktywnej pracy na rzecz Polaków i Małopolan, napisali. Podkreślili, że chodzi o dobro ojczyzny, która dziś w obliczu tak wielu zagrożeń związanych z więcej niż rządami 13 grudnia mniej niż przeżywa prawdziwy kryzys. Pod oświadczeniem podpisanych jest 20 parlamentarzystów PiS, m.in. Ryszard Terlecki, Marek Pęk, Arkadiusz Mularczyk, Małgorzata Wasserman, także Łukasz Kmita.